Cześć kochani, to znowu ja, Karolek95, i dzisiaj chciałbym wam przedstawić to, co się mianowicie w następnych tygodniach ma wydarzyć prawdopodobnie. Chciałbym wam zaproponować pewną ankietę, w której będziecie mogli głosować na gry, które znajdą się z pewnością na mojej playliście, oczywiście te zwycięskie, a z tymi mniej zwycięskimi, to znaczy te, które zajmą tam dalsze miejsca, myślę, że kiedyś się zobaczymy w każdym razie. Więc przeszedłbym do rzeczy, a konkretnie chciałbym przedstawić po kolei. Pierwsza gra, którą chciałbym wam zaproponować, jest to mój faworyt, zdecydowanie, jest to Bishok. Na co mogę powiedzieć? Survival horror, fajna graficznie, dużo się dzieje przede wszystkim, choć jeszcze w to nie grałem, ale mam już to kupione, więc nastawiam się mniej więcej na tą grę. Także Bishok, czyli Survival Horror, to propozycja pierwsza wśród jeszcze czterech innych kandydatów. A więc kolejnym kandydatem w ankiecie jest gra Obscure 2, również Survival Horror. Ja nie wiem, co mam z tymi survivalami. W każdym razie wam się podobają, więc również wam się powinien spodobać. No tam będziemy się wcielać w grupkę młodzieży, która naćpała się, że tak powiem, jakiegoś dziwnego kwiatu. No i po prostu dręczą ich dziwne wizje i ich szkoła zmienia się w koszmar. Również polecam grę, bardzo fajna. No i żeby oddać głos, oczywiście w komentarzach wpiszecie Obscure 2. Myślnik bardzo lubię Karolka95, jak chcecie. Możecie również dopisać, nie obraziłbym się. Dobrze. Kolejna gra to Hitman 2, Silent Assassin. No nie wiem, czy tutaj będę się coś wypowiadał na temat Hitmana. Każdy powinien wiedzieć, co to za gra. Na pewno są wśród nas fani tego gatunku gier. Typowe, fajne strzelaninki, dużo się dzieje, możemy się przebierać za różne postacie, zabijać ludzi i tak dalej, i tak dalej. A więc Hitman, głos numer Hitman. No i ostatnia z gier, którą chcę wam zaproponować, jest to Sherlock Holmes kontra Arsene Lupin, czyli coś z gatunku przygodówek, czyli w tego, w czym ja tak mniej więcej gustuję. Bardzo podoba mi się gra, wcielamy się oczywiście w słynnego detektywa Sherlocka Holmesa. No i będziemy musieli ujarzmić najlepszego przestępcę w tamtych czasach, tak mi się wydaje, którym jest Arsene Lupin. No i właśnie rozpoczyna się wtedy pościg za nim po różnych zakamarkach Londynu, czy też nie Londynu. W każdym razie naprawdę bardzo fajna gra. No i ostatnia, z których chciałbym wam zaproponować. Także myślę, że to by było na tyle proponowania. Oczywiście głosujcie w komentarzach na waszą ulubioną grę. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia w Let's Playu, który wybierzecie. A ostateczny wynik głosowania usłyszycie, powiedzmy, no, 5 czerwca może być, może trochę wcześniej nawet. No, w każdym razie, do zobaczenia. Karolek95, cześć.